Mamy plan zaatakować pełną mocą, skupiając się wokół piechoty. Dobra. Nasza konnica tutaj. W lewym skrzydle. Wchodzimy powoli? Chyba tak. Będziemy raczej wjeżdżać w włóczników zaraz. Jak wygląda pole bitwy? Okej. Planeczka będzie. Idzie nasza piechota. Łucznicy nękają wroga. A my na tył. Czekamy na rozkaz. Oni też posłali konnicę i wycofują się. Wycofują się na wzgórze. Mają strzelców 55, my 92. Tylko że oni będą mieli pozycję lepszą po wzgórze. Chyba się zaraz zetrzemy z tymi, tą konnicą przed nami. Piechota idzie. A strzelcy? Też idą, zaraz za piechotą. O, właśnie strzelają. Dobra, lejemy się z nimi tutaj. Bez szarży to będzie. Więc po prostu... Dobra, tamten położony. Ktoś dostał. To już nasi. O, zablokował. Ja taki rozpęd wziąłem, myślę, z one-shotuję gościa, on... On to zablokował. Fajan, fajan. Dostał. Tych strzelców fajanów bym chciał polecieć, ale też... O, konni to już nie ma znaczenia. Leży. Tam jeszcze na wzgórzu jest ich trochę. O, jeden oszczepik. Nietrafiony. Kolejni. To wzgórze nie jest dobre dla mnie, jak gram konnicą. Ile poczekam. Zasili 200. Jest 350, jakby tak policzyć. Idę na teru... O, z tej strony. Będzie mi łatwiej. Oberwał i tak. Zabili go. To miała być solóweczka. Jeszcze żyje. Dobra, zginął w końcu.
Jeszcze ty. Dostał. Przeżył. Idźcie na nich. Ktoś mu rzucił w dupę. Nie, oni mają szkockie ten, to jak Szkoci. Te kilty. Trafili mnie, niestety. Co robimy? Mam zapis przed tym. Zginąłem tak głupio. Nie no, wczytujemy to. Wczytujemy to. Co tu się wydarzyło? Jak ja tu zginąłem w ogóle? Co to ma być? To było tak proste. Ja sobie, o tak, muszę uważać na to właśnie, bo zapomniałem. To jest takie, wiecie, granie z tej serii z wampirami. No, na tej wersji gry to się częściej zdarza. Bezpotomnie. Dobra, czytajmy to po prostu. Nie ma sensu. Jak śmiesznie. Dobra, atakujmy ich jeszcze raz i... Nie, bo sobie tak pozwalałem. Dobra, konnica jest tutaj. To było dziwne, to było naprawdę dziwne. Jestem teraz z prawej flanki. Dobra, idziemy. Mały fail z mojej strony. Ale teraz bym już chyba leciał takim Iron Modem, można powiedzieć. Dobra, jest tak. My pójdziemy z tej strony. Trzeba zarobić jak najwięcej, kupić lepszy pancerz na pewno. Ci battańscy strzelcy zaraz będą tutaj. O. Kto tu wbiegł? O, konnica zaatakowała z prawej. Stała. I my też ich tu atakujemy. Widzę jakiegoś. Batańczyków można fajnie po tym płaszczu poznać czarnym. Bo to, czy to jest zielone, czy niebieskie z daleka, to jeszcze nie widać, ale ten płaszcz się rzuca w oczy. Ale dostał. Oberwał. Teraz trzeba uważać, bo mam bardzo mało zdrowia. Wbiję mu w konia. I ostatni mój rzut. Tak, prawie. Leży. To było trafienie w głowę. Ale tu też ryzykuję. Wracam do swoich. Bo tu im przyleciała pomoc, a my tak nie do końca. Gonią mnie ci Batańczycy.
Siemaneczko, jakieś porady na start? W co inwestować? W co chcesz? Chcesz grać bronią jednoręczną, lecisz w jednoręczną. Chcesz grać dwuręczną? To jest sandbox, tu po prostu trzeba grać. Tu po prostu musisz grać. Nie ma co dawać porad. Graj, rób swoje. Metoda prób i błędów najlepsza. Będziesz miał najlepiej fanu z tej gry. Wtedy. Patrzcie na tę bitwę. Zbliżyć się odpowiednio i zasypać ich strzałami. No dobrze. Róbmy to. Do widzenia. Uciekajmy. Bo się za bardzo do wroga zbliżyłem. Wróćmy na nasz teren. I patrzmy, jak nasi zasypują ich strzałami. I wybijajmy to, co się przebije. To jest mój szyk. Pewnie się nic nie przebija. W porządku, to działa, patrzcie. Nie, coś tam przejechało. Są nasi. Tu też są sami nasi. Czekamy na razie. Ale giną. Konni się zbierają tutaj na flance. Ja do tego oddziału należę, więc czekamy. Jedna kawaleria zszarżowała. Ciekawe, kiedy my. Okej. Okay. Jedziemy. Cały czas czekamy. Dobra, idę zobaczyć, co się dzieje na polu bitwy. To wygląda. No, wybijamy ich strzałami, rzeczywiście. Taki, jak był plan. Możliwe, że nasza konica jest już zachowana, żeby nie traciła. I jest teraz szarża piechoty. Jest szarża piechoty do ataku. Okej, czyli my też. Kolejni. Wybijmy uciekinierów. Ale do mnie strzelają, muszę uważać. I jeszcze. Świetnie. Cześć Tymku, dzień dobry. A trzeba obejrzyj sobie i sam sobie odpowiedz na to pytanie, Tymku. Okej. Jesteś teraz w mojej niewoli. 5 jeńców. Leśne odzienie, nakrycie głowy. Nic tutaj nie. Dobra, trzeba teraz pojechać kupić rzeczywiście jakiś lepszy hełm. Tę armię mógłbym już opuścić. Mógłbym ją opuścić. Jedźmy do Omor. Zebrałem naprawdę dużo. Awans. Jeździectwo. Perzet wierzchowca. Nie no, perzet wierzchowca. Mocne uderzenie, bo ja mam, wiecie, wlecieć później. Większa prędkość ruchu postaci i szybkość leczenia. Nie, punkty życia. Liczba punktów życia postaci. I medycyna większa. Zamek Fof. Przejmuje. Wbrew swojej rady przejął to. Może. Jest królem? Może.
Trochę ziarna kupmy. Nie, trochę mięsa też niech mają. U nie. Mięso jest za drogie jednak. Teraz tak. Pokażcie mi jeszcze zbroję. I jakiś hełmik za 1700 drogo, za drogo. Chociaż 1700 zniweluje się z tym, co tutaj mam. Weźmy. No, niech coś takiego będzie. Chyba, że ten nosal. O, to będzie lepsze. Zapłacę 700. Dodajmy jeńców za 3000. Wykupili Sturgijczycy, znaczy tego z batów. Kłusaki. Miejmy jeszcze ich z 5. Bo te questy z kłusakami są częste. Minus 255. Dobra. Utelajm jest oblegany. Armia Goduna tutaj. Nie dostałem dużo łupów. Paradoksalnie. Bandyci górscy. O, armia Goduna chyba walczy. Dobiegnijmy. Świetnie. Batański ochotnik. Nie chce. Zamiast was, tak. To też weźmy. Czy ja mogłem ich wziąć? Tak, mogłem. Po kilku straciłem. 20 bandytów leśnych. Zaatakujmy tych bandytów wszystkich tutaj. Jest jeszcze Olek z nami. Nieważne. 38 ich. Nasz jest ponad 100. Jak wygląda moja postać teraz? No, jest to już przyjemne. Cześć, Devryl. Siemaneczko. Wszyscy za mną. Niechota do ataku. Łuki się ustawić tu. A konnica niech idzie za mną. Wszyscy do ataku. I ten topór też zmienimy za jakiś czas. Tutaj nic, ale to bierzemy. Chyba pokonanie tej grupy mi też zmniejszy. Tak, liczbę. Kasiorki. Będę musiał płacić. Siemanero, rydzy. Armia Loruna zmierza do zamku Fintlong, aby go przejąć. No i to jest coś. To ja chcę. To jest to jakiś quest. To ma questy. Jorig. Mam inne obowiązki. Wildur. Nie mogę zebrać podatków dla ciebie. I tu jest jeszcze Apoleana. Piekło Omor. Nie mogę teraz tego zrobić. Normalnie bym zrobił, ale nie teraz. Ilu mam już żołnierzy? Sturgijski żołnierz. Dwóch. Potrzebuję jeszcze kilku. Pisaliśmy pokój. Naprawdę? Czy mój quest został anulowany przez to? Nie. Nie został. Dobra. Do zamków Ow. Ile mam czasu? 22 dni. No to teraz się tym zajmijmy. No, ktoś awansował? Nie, dwóch jeńców mam na sprzedaż. Dobra. Przejdźmy do Omor. Złapmy trochę bandytów. Podekspimy. Jak mnie tu dawno nie było? No, to prawda. Jak żyćko? Dobrze, bardzo fajnie. Wszystko w porządeczku. Dziękuję bardzo. A jak u ciebie? Ale moje będzie ok.
co mam. Zastanawiałem się chwilę, czy tam tego nie chcę. Owce mogę też sprzedać. Gang potrzebuje rekrutów, to nie. Ale idziemy do twierdzy i do areny. I dołączymy do turnieju. Zobaczymy sobie w turnieju teraz. Pominijmy rundę. Dołączmy. Jeden na jednego. Świetnie. Dostał. Leży. Turgijski bandyta na mnie teraz idzie. O ty. Buciora. Tak i tak. Dokładnie to samo dostał, co i tamten, takie combo. Dwóch na dwóch teraz będzie runda. Ja i bandyta na dwóch włóczniku. O kurczę, łuk dostałem. Ach, no jak dostaję łuk i jeszcze mój towarzysz od razu padnie, no to jest ciężko. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku. Teraz. O, zamek. O, właśnie tu do garnizonu ludzi wrzucić. Kiedy? Dzięki bardzo za followeczka. Siemaneczko. Jeszcze nie. Na razie mam dwóch tych żołnierzy. Trzeba więcej. Trzeba więcej. Atletyka. Kiedy się poruszasz, broń jest poręczniejsza. Waga twojego pancerza spada. Tak. Bo ja chcę nosić bardzo ciężkie pancerze, a chcę się szybko poruszać. Kolejny turniej. Spróbujmy. A, już nie ma turnieju. Skończył się właśnie. Zasadzka z karawaną. Zróbmy to. Jestem Agil, zajmuję się handlem w Balgard. Kalnia płótna to moja własność. Podobno potrzebujesz pomocy z problemem. Tak, pewnie wiesz, ale zarządzam karawanami. Od czasu do czasu, któraś z nich padnie łupem bandytów. Zwykle są jednak na tyle dobrze strzeżone, by odstraszyć niewielkie gangi i dość szybkie, by uciec przed większymi. Problem w tym, że pojawił się nowy wódz bandytów, który zna się na rzeczy. Wyposażył ludzi w konie i stosuje prawdziwą taktykę kawalerii. Przepadły już trzy moje karawany z rzędu i nie mogę sobie pozwolić na więcej. Mam was w rękawie, zastosujemy przynętę. Kilku z moich pracowników za odpowiednią opłatą rozsiewa plotki o wyjątkowo bogatej karawanie wyładowanej srebrami, która zmierza do Omor. To oczywiście pułapka. Razem z karawaną idą przebrani za tragarze najemnicy. Tylko, że przyda im się wsparcie. Ruszę śladem karawany. Okej! Zrobię to. O proszę, gratulacje, bardzo fajnie, Rydzy, bardzo fajnie. Trzymam kciuki. Musimy iść, ale nie za blisko, żeby ich nie odstraszyć. I są korsarze. Świetnie. I zasadzka udana. Dlaczego ruszacie do przodu? Powinniście być pod moimi rządami. Dobra. Wszyscy do ataku. Po prostu wszyscy do ataku. Nie martwimy się o nic. Skoro oni ruszają do przodu, to my też. Proszę. Dawaj tu. Chodź do mnie, chodź. Do widzenia. Ty tutaj biega dziewięciu. Do widzenia. Ten łucznik konny. Jego dorwać. Patrzcie, jak mi skręca. Oberwał toperkiem. Oporkiem.
Jedziemy. Do widzenia. 7 zostało. Tak. 2. Ktoś ucieka w moim kierunku. Widzę go. On. Ale czekajcie. Czy on szarżuje prosto w moich? To jest ich szef. To jest ich dowódca. Do widzenia. I zdobyłem poziom. A jeszcze jakiś jeden. Dorwali go. Zwycięstwo. Bierzemy rabusi. I innych stepaków. Cieszę się, że nadgoniliśmy. Zadanie wykonane. Zasadzki z karawaną. 16 awansowało ludzi. Sturgijski żołnierz. I czy ja już mam na tylu ludzi, żeby... Na tylu sturgijskich żołnierzy już mam? 6. A potrzebuję do questa... 6. Zamek w Ow. Idziemy. Proszę bardzo. Oto twoi ludzie. Dziękuję. Proszę bardzo. 2100 zdobyte. Fajna kaska. Naprawdę. Relacje się poprawiły. Kontrakt Wilczoskórek się zakończył. Uważasz, że przejście z YouTube na stream Twitch było dobrym pomysłem? Tak. Było dobrym, bo YouTube mi zasięgi ciął. Bo za dużo rzeczy było wrzucane jednego dnia. I w ogóle YouTube na streamy niestety. Mogłoby być lepiej. Dobra. Tutaj wybite. Kryjóweczkę możemy dziabnąć, bo się zbliża północ. Zdążę. Świetnie, zdążyłem. Atakujemy. Zaatakujmy ich. On jeszcze nie wie. Jeszcze mnie nie widzi. Siemaneczko. O ty. Do widzenia. 11. Czysty szarża. Dostał. Opiem zostało. Idziemy. 8 zostało. Jak ja mówię. Wow, jak zebrał. To musiało boleć. Jakieś zmiany w nowym patchu? Bardzo, bardzo dużo zmian jest. Musisz nawet przeczytać sam, bo cała strona zmian. Mnóstwo tego jest. Właściwie wszystko usprawnili. No, ten patch ma 12 giga, nie? Czy jakoś tak. Więc no, jest dużo. O, jeszcze on jeszcze nie wie. Widzenia. Oni biegną tam, to ja biegnę prosto. Do widzenia. Jeszcze jeden, a tam jest, rzeczywiście sobie siedzi, nie widzi nas. Oberwał.
Dobra, pojedynek zrobimy sobie z nim. Moglibyśmy ich wybić, ale... Pojedyneczek. Dobra. Do widzenia. Pokonany. Zdobywamy sławę, wpływy, morale. Awansuję. Grubie buty, lepsze niż moje. A cała reszta gorsza, ale jedzenia dużo. 4200. Relacje z ważnymi postaciami w okolicy wzrosły. Polepszyły się, nie wzrosły. W stronę Warek teraz, na górę. Tych grabieżców walniemy. Razem z Fafenem. Fafen ich nie dogoni. Tak, też dodali. Ale to mówię, sprawdźcie sobie serio, bo jakby do wszystkiego coś dodali. Jednostki, itemy, dyplomacje. Macie całą stronę na tym, możecie sobie przeczytać. Jest ogromne usprawnienie gry. Jest tego naprawdę dużo, żeby wymieniać. Okej. Jest noc, więc w turnieju nie mogę wziąć udziału. Jak jest z levelem klanu? Już połowa, prawie drugi. Znaczy prawie drugi. Połowa do drugiego. 1300. Olek, jakiś kwestior. Zobaczmy, Olku. Potrzebne mi konie. Proszę bardzo, sprowadzę ci te konie, bo ja je mam. A nie, wciąż szukam potrzebnych ci koni. On chce za konie? A jeszcze jeden kłusak. A to tutaj jest wioska z końmi, Forin. Podjedziemy do nich. Zbierz sobie grupkę wodzów bandytów. Nie chcę wodzów bandytów mieć u siebie. 100% sturgijskie będę starał się robić. Sturgijski koń wyścigowy. I to jest wierzchowiec bojowy i jest lepszy niż to moje. Mój kłusak. To ja go wezmę. Kłusak będzie do questa, ale plus weźmy jeszcze za 1800 resztę. Fori, byłeś tu gdzieś, nie? Jest mikrok. Dobra. Wejdźmy. Forin, gdzie ty jesteś? Epikrotea, czyli w tamtym kierunku pojechałeś. Dobra. I w tym kierunku. Widar. Albo tędy jechał i po prostu mi to pokazał. Tam ktoś był. Wydawało mi się. Popo. Omor. Czyli jakoś mnie musiał minąć. Idź do twierdzy, Olek. Oto twoje konie. Kolejny punkt wpływu. Świetnie. Teraz szukajmy dalej. Może coś pomyślimy o kowalstwie niedługo. $5900 plus dużo koni, nie? Łapmy tych bandytów. Ale konie końmi. Pobiegajmy trochę, żeby atletykę zwiększyć. Ktoś tu był z questem. Ktoś tu coś chciał. Zobaczmy co. Bandyci leśni, Ulrik, Godun i Olek znowu.
Idź do twierdzy. Najpierw tak. Idź do areny. Dołącz do turnieju. Dołącz. Do wygrania jest skalpel, broń jednoręczna. Fajna. Spróbujmy. O ty. Wow, wow, wow. Dobra, dawaj, dawaj mi je. Masz jeszcze te toporki do rzucania? Wyciągałem z jego ciała. Pomij rundę. Dwóch na dwóch. I znowu trafiłem na, jako łucznik. Idę mu pomóc, bo... Dobrze. O nie! Ale mnie zlał, ale mogę walczyć dalej i walczę dalej. Bo jestem konny. Dziękuję za palałka, Vextero. Siemaneczko. No. O ty. Czekajcie, ja muszę się odłączyć i tego najpierw. Dostał. Ale ja straciłem. Okej. Okay. Dobra, leżysz. Teraz tu na nią. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jaki pomysł na grę? Gramy jako taki... Kurcze. Gramy jako taki sturgijski wojownik. Bierzemy udział w bitwach, ale wtedy bardziej jako jednostka niż jakoś wielki dowódca i jesteśmy najemnikami Sturgi. No podwój będzie później, nie? Ale nie, bardziej jako... Trochę sobie tak roleplayujemy takiego wojownika, który służy, najemnika, nie? Nie będziemy chcieli zakładać żadnego swojego królestwa ani nic. Raz. Dwa. Trzy. No i łap ode mnie. Raz. Dwa. Trzy. Udało się. Skalpel. Pokażcie mi tę broń. Sześćdziesiąt. 73. Tak, no. Bierzemy, oczywiście, że tak. Teraz... Chodźmy do Olka.